Relacje bardziej, tak jest, tak, cesarz jak pokazuje relacje, tak? Czy bardziej nie, tak? Nie, bardziej myślę tak, bo po prostu ja uważam, że nie zasługuje on na to, żeby o nim rozmawiać. Ja tak uważam ogólnie, nie? Że ja nie chciałbym po prostu rozmawiać na temat tej osoby, pominając to, bardzo dobrze się z nim współpracowało, bardzo dobrze się go trenowało, do pewnego czasu oczywiście, do któregoś tam pasa KSW. Najgorsze to jest te Facebooki, te Instagramy, bo dają jak gdyby tym zawodnikom, tym dają siłę, taką moc, jak gdyby oni myślą, że są najmądrzejsi, najświetniejsi, to tam trener może mu pokazać. Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. Grupa Antrans, coś więcej niż transport. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Siemanko, krótka przerwa w materiale. W związku ze zbliżającymi się świętami zbliżają się również zakupy i ostatnimi czasy próbowałem taką misję podjąć. Galeria, maseczki, parkingi. Skończyło się to wszystko fiaskiem, więc wracam szybciutko do zakupów online. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na dobre wyszło mi zainstalowanie wtyczki AleRabat. Wtyczka ta pozwala dokonywać zakupów przy użyciu sporych rabatów, a także monitorowania ceny wybranych produktów. Ja dla przykładu wybrałem sobie tutaj myszkę, która była jest w założeniu prezentem dla mojego synka i faktycznie wybrany okres widzę, jak ta cena się zmieniała. Okres wybieram przez siebie 30, 60 bądź 90 dni, a także wysokość zniżki, która mnie interesuje i automatycznie mailem dostaję taką informację. Ale wracajmy co do samych zakupów. Znajdujemy się w tej chwili na stronie Fajna Biżuteria, gdzie nie ukrywam, próbuję znaleźć coś ciekawego dla swojej żony. I od razu moją uwagę przykuł fajny łańcuszek za fajną cenę, ale to na co najbardziej liczę to jest przede wszystkim fajny rabat. Automatycznie przechodzę do dokonywania zakupu, wrzucamy produkt do koszyka i automatycznie wtyczka wyświetla nam możliwe kody, które obniżą cenę tego produktu. I tym samym łańcuszek jest do kupienia nieco taniej o 159 zł i muszę powiedzieć, że naprawdę dobry deal udało się w tym wszystkim wykonać. Przypomnę, że wtyczka jest również dostępna jako aplikacja na urządzenia mobilne, a także na telefony. Zapraszam serdecznie do korzystania z wtyczki, oszczędzania kasy i przy okazji do dobrej zabawy. Dzień dobry, siemanko wszystkim. Właściwie od już kilku odcinków powtarzam, że dotarliśmy do Mekki, sportu walki na polskiej mapie sportu walki, a nie byłoby Mekki, gdyby nie było odpowiedniej osoby na odpowiednim stanowisku, pana trenera. Dzień dobry, Andrzej Kościński, ostrożnie. Witam. Właśnie kontuzja, widzę kontuzja straszna. Tak. Co tu mamy na szybko? Ja zacznę pytać może pierwszy. Dobra, jasne, jak najbardziej. No. A łokieć, który właściwie już od dobrych paru lat wymaga naprawy, ja to zawsze przyciągam, że może później, nie teraz, za chwilę, za rok, za pół roku. Stare sztuczki, bo każdy myśli, że to się naprawi. Nie wiadomo kiedy, jak, gdzie i się naprawi. Właśnie, ja do dzisiaj dalej w to wierzę, że na przykład mi coś stuka w samochodzie, my, kurwa, przecież zaraz na pewno przestanie, zaraz przejdzie. No jak stuka i idziesz do mechanika, to przestaje stukać. Znaczy nie, on wtedy mówi, panie, jakby pan przyjechał, kurwa, tydzień temu, to byśmy to zrobili za stówkę, to będzie 10 koła. Ja zawsze mówię, taka sztuczka, ci stuka i nagle przejdziesz, chcesz mechanikowi pokazać, że rozumiesz, że coś stuka w samochodzie i jedziesz na tą przejażdżkę z tym mechanikiem i nagle mówisz, no stukało, kurde, no. też to znam. Stara sztuczka, no. Stara sztuczka. Złośliwość rzeczy martwych. Także co, wracając do tematów bardziej sportowych, o samochodach pewnie też, jak będzie okazja, to pogadamy. Też możemy pogadać. No. Chwilę zanim się przetransportowaliśmy do tego, powiedzmy, biura, to z biuro trenera chyba też? No takie biuro, niedoższe biuro, to kiedyś była biuro Amazonu, to była taka nasza W każdym firma, razie chwilę filmowa. Wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć krótki trening w wykonaniu trenera i co, 53 latka na karku, nie mylę się? Jeszcze nie, 52 za 52. Kwiecień następnego. Ale forma roku, chyba taka, że nie jeden małolacik by pozazdrościł, co? No to jest, nie jest, że no widziałeś coś tam jeszcze. No właśnie widziałem, pewno też wcześniej mnie utożsamiałeś mnie pewno też z jakoś typowo z zapaśnikiem tylko, z wrestlerem, a tu jednak się okazało, że to inne techniki. Bardziej miałem wyobrażenie, że tu jednak będzie, wiesz, to właśnie przewaga płaszczyzny parterowo-zapaśniczej. Nie, ja tu na stare lata ci powiem wręcz odwrotnie. A tu właśnie patrzę, nóżka, bioderko chodzi, tak? Nie chcę się usiłować, bardziej właśnie stójkowe no, sporty. Szanuję. W twoją dziedzinę się wbijam. Szanuję. Ty widzisz, ty wbijasz się w dziedzinę bardziej MMA i zapasy czasami, a ja w twoją dziedzinę wchodzę. Łatwiej. A co to również, łatwiej trenować decyzję. A co to również oznacza, że wiek nie ma tutaj żadnych granic i za każdym razem można się przebranżowić. No nie wiem, czy w każdym przypadku mi jakoś tak się udało, że akurat jakoś tam mogę sobie pozwolić. Trener udowadnia, że się da. Mogę pozwolić sobie na to, żeby trenować i to nie tylko powiedzmy stójeczkę, bo i zapasy, czy parter to też nie jest miotce. Ale mało tego, ale mało tego. Mogę się sprawdzić. Mało tego, nieważne jaka dyscyplina sportu, ja lubię różne dyscypliny sportu, ale za każdym razem lubię oglądać sport naprawdę na wysokim poziomie. Na zajebistym wysokim poziomie, nieważne czy jest to piłka nożna, czy są to sporty walki, czy jest to hokej na lodzie, kurwa na trawie.
jak coś się dzieje na naprawdę wysokim poziomie, to nawet i nie wiem. I lotki potrafią być naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, a są. No, tak naprawdę, staramy się tu w Ankosie mieć, zachować wysoki poziom też, że od lat mamy. Mamy, można powiedzieć, czołowych zawodników tu różnych organizacji, czy KSW, czy wcześniej dużo pasów w KSW, czy teraz aktualnie mamy dwóch zawodników, mamy w UFC. Kurczę, też staram się opanować. Mógłbym tutaj wymieniać i wymieniać. No właśnie, no. Ja się staram opanować, ale to od razu wszedł na taki temat, który gdzieś tam nie ukrywam, chciałem poruszyć właściwie. A jaki? A propos personalia właśnie, które są, czy też może były. O kogo chodzi? No gdzieś tam wiemy chyba, że nie wiem, dobrego słowa użyję, że Borys Mańkowski jest wychowankiem tego klubu, czy przykładowo? Tak, Borys Mańkowski wcześniej był wychowankiem Gamenessu. Wcześniej trenował z Gamenessu, później przyszedł do mnie i... Ale parę lat trenował, nie, 10 lat trenował u mnie i... No i aktualnie jest w innym klubie, jest teraz aktualnie w Czerwonym Smoku i może byśmy zostawili ten temat troszeczkę na... Relacje bardziej, na boku, jak jest tak, cesarz jak pokazuje akurat, relacje, tak? Czy bardziej nie, tak? Nie, bardziej myślę tak, bo po prostu ja uważam, że nie zasługuje on na to, żeby o nim rozmawiać. Ja tak uważam ogólnie, nie? Że ja nie chciałbym po prostu rozmawiać na temat tej osoby, bo... No i ja też tym samym nie będę drążył, nie będę nie drążył drążyć, nie? Tematu. My po prostu... Po pewnym czasie, po pewnym jakimś tam, po 10 latach się rozstaliśmy. No niestety to rozstanie z jego strony nie było takie, jakie powinno być, bo ja potrafię się cywilizowanie rozstać z każdym. Mhm. Nikogo nie, nigdy nie namawiam, że koniecznie musi u mnie trenować, bo jak ktoś ze mną nie chce trenować, to nie musi wcale trenować. Po prostu chodzi tylko mi o to, że mamy takie czasy, że jeżeli ktoś coś gdzieś z kimś coś był, to potrafi w cywilizowany sposób po prostu przyjść się normalnie rozstać, czy no nie będziemy wnikać, ale po prostu nie zachował się tak, jak powinien się zachować. No właśnie, ja też będę tylko używał... do tego mógłbym się doczepić, a reszta, no to reszta to na jego temat, to mogę powiedzieć, że bardzo dobry sportowiec i ja, jako mogę sobie wspominając to, bardzo dobrze się z nim współpracowało, bardzo dobrze się go trenowało, do pewnego czasu oczywiście, do któregoś tam pasa KSW. Ja też będę używał ogólników, bo skoro mamy nie mówić o szczegółach, to wiadomo, że o nich nie będziemy rozmawiać. Ale sam nawet trener użył takiego sformułowania, że w dzisiejszych czasach, a dzisiejsze czasy są naprawdę zwariowane, powiedziałbym bardziej skurwiałe. Jeżeli chodzi taki nie ma, o charakter, w czasach upadku zasad. Właśnie charakter, zasadę, to jest teraz naprawdę ze świecą szukać takiego zawodnika, który będzie miał charakter, lojalny, będzie, tak? miał, będzie miał, ogólnie życiowo będzie miał zasady i charakter, a lojalność to już później już już następny szczebel. A z racji, że właściwie jest to dość duży kryzys dzisiejszych czasów zasady, to właściwie bardzo wielu trenerów, i ja to właściwie również zaczynam stosować we własnym klubie, nie myślę o trenerze o tym, żeby dawać kontrakty właściwie lojalnościowe dla swoich zawodników, żeby tutaj nie było właściwie no tak... Tam, znaczy, ja miałem kiedyś taką sytuację, że jak właśnie wpadłem powiedzmy na jakiś tam pomysł z zawodnikami podpisać lojalkę klubową, no zwykle lojalka powiedzmy, no ja tak uważam, taka lojalka powinna wyglądać... To jest element, powinna to jest element biznesowy. Tak, ale powinno to wyglądać element biznesowy. Powinno to wyglądać w ten sposób po prostu, że jest taka lojalka, na przykład ja, człowiek X, tak, zobowiązuje się na przykład w razie przejścia do innego klubu, dajmy na to, zobowiązuje się zapłaty jakieś do klubu, tam nie wiem, 10 tysięcy złotych za okres mój przygotowania, za sprzęt, który byłem, za pomoc, którą no. uzyskałem, i obliguje się gdzieś tam ten. No i często jest tak, że ja też poznałem, że jak w pewnym momencie gdzieś tam powiedziałem komuś, że ma lojalkę podpisać klubową po jakimś okresie czasu, to nagle już nikt nie chce podpisać lojalkę, wolał nawet odejść z klubu niż lojalkę podpisać, nie? No i osobiście akurat takich zawodników nigdy nie żałuję, bo jeśli ktoś odchodził, to znaczy miał w zanadrzu taki frajerski numer odjebać tak czy inaczej, a no tak, po prostu śmieci się wyniosły same i to trochę wcześniej. No dokładnie, tylko wiesz co, w tym rzecz, że ta lojalka jest fajna, jak przychodzi ci świeży zawodnik i wiesz, zaczynasz go uczyć, nie? On łaknie wiedzy i się uczy wszystkiego i fajnie i do niego, słuchaj, podpis mi lojalkę, to on przychodzi, aż podpisuje tą lojalkę, a się kurzy, tak? Szybciutko podpisze, tak, nie patrzy, nawet nie czyta, co tam jest, jaka tam kara, w razie czego, bo on jest lojalny, on zawsze będzie lojalny i fajnie. Ale problem jest w tym, że jak zawodnik na przykład na początku nic nie podpisał, a nagle stał się już gwiazdorem, tak? Nagle już ma tam rozpoznawalność na tym Facebooku, bo to akurat w tych czasach najgorsze to jest te Facebooki, te Instagramy, bo dają jak gdyby tym zawodnikom, tym dają siłę, taką moc, jak gdyby oni myślą, że jest najmądrzejszy, najświetniejszy, to tam trener może mu pokazać i w tym momencie nagle on miał na Instagramie na przykład, nie wiem, pięciu, tak?
a po jakimś czasie już jest mistrzem, to ma już tam 500 tysięcy na przykład. No to i teraz idź do niego i niech podpisze lojalkę, jak on na przykład za jakieś wystawienie jednej informacji na swoim Instagramie na przykład bierze, nie wiem, 5 stówek, 5 tysięcy złotych, albo jeszcze jakąś inną kwotę. No to jak oczekujesz od niego, żeby lojalkę wypisał, nie? Jak jest początek, jest początek, jest cały, jest wszystko ok, to lojalkę każdy chętnie napisze, ale jak już później Instagramik się zgadza, YouTube się zgadza, no to chyba dobra lekcja wyciągnę na przyszłość. Tak, no wiesz co, ja tak, wiesz co, jakoś tak ci powiem, że nie chcę, bo teraz po pierwsze tak, ja bym teraz, zobacz, patrz inaczej, jeżeli rozmawiam o tą lojalkę, teraz tak, podpisuję lojalkę, na przykład z takim nowym jakimś chłopakiem, teraz po 5 latach on stwierdza na przykład... zmienia barwy klubowe. Ja chcę, jeszcze tak, jak przyjdzie i powie trenerze, chciałbym zmienić barwy klubowe, bo na przykład nie podoba mi się trenera to podejście, nie podoba mi się trenera technika, bo tam kogoś zobaczyłem, że to jest lepszy i tak myślę, rękę podał, bo żadnej tam lojalkę nie myślał, rękę bo dobra, idź sobie tego. Ale na przykład ktoś się olewa totalnie, nie przychodzi, nie daje ci ręki, idzie sobie w długą, tak? No. Bo gdzieś tam, bo gdzieś te, i masz tą lojalkę i teraz zobacz, mam tą lojalkę i co mi da to lojalkę? W jaki sposób wyegzekwuję pieniądze? Bym musiał iść do sądu, no, tak? To zostanie rzecz gdzieś tam. A co ja pójdę do sądu na kogoś? Ja, wiesz, stary charakterny chłopak z miasta, ja pójdę do kogoś i będę na, w sądzie, to tam kogoś na policję, jakbym podał. No tak samo mówię. Wiesz, no to jak mogę kogoś, wiesz, do sądu dać? No, czyli ta lojalka i tak można sobie tyłek wyczyść, trenze, w moim przypadku. Trenze, będziemy musieli chyba wyciąć ten fragment, bo jak już ja daję lojalki, to zbądź, to sarar, na policję pójdziesz, do sądu, no to wiecie, jak chcecie, to... Nie, ale ja żartuję, nie, Nie, lojalka jest bardzo dobra, na początku jest dobra, zrobisz tą lojalkę i lepiej by było tak właśnie, że tą lojalkę podpisujesz nie ze mną, powiedzmy z Andrzejem Kościelskim, z Tomkiem Sarano, podpisuje z klubem, jest przedstawiciel klubu, który przychodzi i to później załatwia tą sprawę. Bo na przykład, już teraz na szybko mówię, jak to wygląda. I dzięki temu nie musimy wyciągnąć. Jak podejrzewam, nie może być, nie wiem, jak jest w kickboxingu tam u Ciebie, tak? Ale na przykład w zapasach, w sportach olimpijskich, masz tak? Aktorze, kickboxing też od niedawna sportu olimpijskim z tego. Ma się zostać, obiecowano mi całą karierę, kariera mi się kończy. Nie, teraz był pokazowy był chyba teraz. Jako znaczy wchodzi na te Igrzyska Europejskie, to jest chyba jakiś nowy projekt, akurat jest to cały czas sygnowane tym samym logo olimpijskim. Mhm. No i mam nadzieję, że kolejnym etapem już będą to oficjalne otwarte Igrzyska Olimpijskie. No i szybko Ci mówię, jak to wygląda w zapasach. Teraz na przykład jest zawodnik, który jest Amko z MMA, jest klubem zapaśniczym i podlegamy pod Polski Związek Zapaśniczy. Tak. I teraz ja nie potrzebuję żadnej lojalki, tylko po prostu on jest, ja zgłaszam go jako mój przez ileś lat jest moim zawodnikiem. On reprezentuje klub Anko z MMA, czy Grunwald Poznań, jak ja wcześniej trenowałem w Grunwaldzie Poznań i trenuje cały czas trenuje i to. I później po jakimś czasie się okazuje na przykład, że on nagle mu nie podoba się Anko z MMA, nie podoba mu się trener i idzie sobie do innego klubu na przykład i w innym klubie zaczyna sobie trenować. I teraz taka sytuacja i nagle z tego innego klubu sobie i przyjeżdża sobie na zawody, tak? I chce startować. A na zawodach mówią tak, ty kolego, ale mówię ty, czy nie możesz tu jechać, bo ty jesteś według nie zawieszony. Okay. Ty według tutaj naszych dokumentów, ty jesteś cały czas zawodnikiem klubu Anko z MMA. I teraz polski związek, ten zapaśniczy, on musi to wyegzekwować, nie ja. On po pierwsze tak, może wyegzekwować, może pomiędzy mną, a pomiędzy nim może wyegzekwować te pieniądze, na przykład możemy się dogadać. Dajcie mi do takiego klubu, mówię, dajcie mi 10 koła, tak? I ja wtedy podpisuję i zwalniam. I może być taka, ale drugi jest, to jest jeden wariant, drugi jest wariant, on jakby nie chciał tych 10 tysięcy ani klub płacić, ani on, to on ma jak gdyby taki okres kadencji, 2 lata, nie może walczyć ani w Polsce, ani na całym świecie, bo to kontroluje cały czas Polski Związek Zapaśniczy i Światowy to kontroluje, on nie może zawalczyć nigdzie przez 2 lata, jeżeli ta kadencja przez 2 lata, że nie był przynależny do żadnego innego klubu sportowego, to od razu tak gdyby może po tych 2 latach, czysta karta, nawet sam się może zgłosić jako swój własny klub. To mimo, że kickboxing... I tak to wygląda u nas, wiesz, to tak to wygląda u nas w zapasach. I mimo, że kickboxing może nie był, a może jest, albo będzie, dyscypliną olimpijską, to zasady są takie same i akurat bardzo często było też tak, że trenerzy się właśnie podpierali, bronili właśnie tymi papierkami związkowymi, że to mój zawodnik. No dobra, a teraz, poczekaj, tu masz rację, no ale teraz zobacz. Jest na przykład taka gala z Babylon MMA, która ma, sobie organizuje kickbokserskie na przykład jakieś walki. Jest tam jakiś dużo, kiedyś ten SDF? Nie, DSF. DSF był i inne te. Co ty myślisz, że oni się będą pytać polskiego związku, tak. Rozumiesz, kickbokserskiego? Tak, czy, tak. Czy ktoś tam... Jaki klub reprezentuje? Jakiego, tak. No więc odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Ta, czyli też nie, a w zapasach, zawody zapaśnicze organizuje tylko Polski Komitet, znaczy Polski Związek Zapaśniczy i nikt tego nie organizuje. Dlatego oni są w stanie to kontrolować. Bo mają monopol na to. Bo mają monopol, a przy walkach zawodowych, jak to już jest zawodowstwo, to już nie jesteś w stanie tego kontrolować.
No i tutaj kickboxing przegrywa. I tu kickboxing przegrywa, zapasami, no. Tak, dokładnie. No, ale tak powinno być, nawet tak powinno być to skonstruowane w MMA. Jakby taka była konstrukcja w MMA, żeby taki był polski związek MMA, który by to przestrzegał. To by się opłacało takim związkiem polskim MMA przynależeć do takiego polskiego związku, bo oni by to wszystko weryfikowali, oni by te kary, tak jakby tak była jakaś kara, albo ktoś by nie chciał zapłacić, to po prostu byś nie mógł gdzieś tam walczyć i już by było tego. Ale technicznie jest to nie do zrealizowania. Właśnie na różnych płaszczyznach tak naprawdę w każdej kategorii, w każdej branży, w każdym elemencie wyraźnie widać, że podziały nie służą. Taka jest prawda, że nie wiem, na każdy, kto chciałby być mistrzem świata w piłkę nożną, chce zostać w federacji FIFA. A MMA już jest delikatnie bardziej podzielone. Tu jest UFC, One Championship, Bellator i tak naprawdę może powiedzieć w tej kategorii wagowej ten najlepszy zawodnik jest w tej organizacji, tutaj w tej. Nie ma jednej najlepszej tak naprawdę, która by zrzeszała wszystkich do jednej kupy. Wiadomo, że wszyscy chcą być w UFC, bo to jest taki number one, ale powiedzmy, że gdzieś tam konkurencja nie śpi, drepta po piętach. No ale na przykład tu właśnie też to powiem na korzyść UFC. Mhm. UFC ma coś takiego, że nie możesz mieć podpisanego kontraktu z żadną inną organizacją, bo cię UFC nie przyjmie. Czyli ty na przykład masz teraz, masz kontrakt, masz aktualny kontrakt z KSW, tak? I teraz nagle byś, wiesz, gdzieś tam zabłysnął, nie dzwoni wiem. Dana White. Dana White dzwoni, słuchaj, bo cię, Tomek, chcemy koniecznie, rozumiesz, bo gdzieś tam zabłysnąłeś na Instagramie, jakieś tam sztuczkę pokazałeś, gdzieś tam z kimś się powyzywałeś, dajmy na to, my chcemy ciebie tam u siebie sobie widzieć, nie? I teraz w tym momencie AKSW wysyła, daje notę szybciutko, ale on jest zakontraktowany u nas, ma aktualny kontrakt z nami. I w tym momencie UFC nie zakontraktuje ci nikogo, które ma gdzieś kontrakt jakiś z tym. Czyli najpierw ten kontrakt trzeba posprzątać, gdzieś, nie wiem, czy w sądzie, czy gdziekolwiek, i dopiero później masz prawo być przynależny do UFC. Oni to pilnują sami. Okay. To też dobrze o nich świadczy, bo każda inna organizacja ma to w tyłku. Czy masz tam kontakt, masz kontakt z KSW na przykład, a jak chcesz podpisać, nie wiem, może tam Bellator czy coś też, no. Ale tam na przykład, nie wiem, jakieś tam organizacje są, jakiś Cage Warriors czy gdzieś tam inne, i na przykład masz w KSW, nie pyta nikt, po prostu chcą cię mieć i cię mają, nie? Okej, rozumiem. A UFC jest takie solidne, że oni zadają pytanie i nie zatrudnią cię, nie podpiszą z tobą kontraktu, dopóki nie jesteś zwolniony z jakiejś tam gdzieś wcześniejszej organizacji. No to skoro kręcimy się wokół pozytywnych elementów, jakie na pewno jest UFC, był trener ostatnio zawodnikiem z Marcinem Dyburą, co prawda walka niestety przegrana, ale przegrana jest, ocenia jest, występ samego niestety Marcina. Niestety przegrana, no ja jestem, no walka... Nie można być zadowolonym do końca w ogóle nie powinno być się zadowolonym z walki przegranej, nie? No, taka jest reguła, bo my dążymy do tego i podotrenujemy, żeby walkę wygrać. No mieliśmy tam wcześniej nikt za bardzo tego nie wiedział, bo tam nie wiem, czy Marcin gdzieś też na ten temat, Marcin to jest taki, że też za dużo nie mówi, ale tam była taka sytuacja, że... A to się dzisiaj szanuje. No, jest tam taka, bo często jest tak, że wszyscy co przegrywają walkę, nagle później okazują, nie chciałem mówić tego przed walką, ale właśnie ściągnąłem chwilę wcześniej temblak i tam gdzieś tam walczyłem, rozumiesz, gdzieś tam jakieś patenciki są zawsze gdzieś po walce, że nagle, o dlaczego ja przegrałem, nie? Nie, że przegrałem, bo byłem słabszy, tylko przegrałem, bo gdzieś tam mnie bolała paluszek, bo bolała mnie nóżka, tak jak w szkole, jak co się robiło. No, co tam było z tym Marcinem, bo coś mi wyleciało? No, ogólnie pytanie o to, jak była jego postawa. No i teraz też właśnie to mówię, mówiłem, że nie wiemy dokładnie, tam była taka sytuacja, że Marcin w pierwszej, mieliśmy założenie taktyczne też, mieliśmy takie, że no... Obalamy. Że obalamy, bo to oczywiście później znalazło się stu fachowców, że Marcinowi szła fajnie stójka i po co Marcin obalał, jak fajnie szła stójka, a wcześniej na wszystkich portalach, na wszystkich tych pisali wszyscy, że jedna szansa Marcina Tybury to jest taka, że jak Marcin go obali, to ma szansę wygrać, nie? A nagle później jak już nie wygrał, no to i nie mógł obalić, no to wtedy zmienili wszystkich, że Kościelski jest winny, bo kazał obalać, nie? Ja sobie mogłem w tej walce kazać nie wiadomo co chciałem, tylko że tam była taka sytuacja, że w pierwszym momencie jak Marcin wszedł mu do nogi na wysoko, głową biodro, tak? To dokładnie, to teraz on akurat musiał się tak ułożyć ciałem w stosunku do niego, bo pewnie taki, można powiedzieć, lucky punch taki, też ułożenie ciała, można to zakwalifikować, jak i ten. I uderzył Marcin żuchwą w jego biodro i Marcin się odłączył. I na tyle tamten był niegramotny, niebystry, że się na szczęście nie kapnął. Okay. On się nie kapnął, że Marcin jest podłączony po prostu. Bo jakby się kapnął, że Marcin jest podłączony, po prostu nie leżałby na nim, tylko by się rzucił na niego i by go to po prostu dobił. A na szczęście nie kapnął, co jest grane. Marcinowi tam tyle, co krzyczałem, żeby go spoklinczował, tamten za dużo nie robił i przeszedł Marcin tą rundę do końca. No i w drugiej właśnie mi powiedział w narożniku, bo ja tak za bardzo mówię, nie wiedziałem, że aż tak był podłączony. Okay. On za bardzo nie wiedział. Co się dzieje, ja sobie mogłem krzyczeć, Marcin zejść w nogi, Marcin sprowadzić, Marcin tamto i też by to nic nie pomogło. No i ta pierwsza runda, fajnie ta pierwsza runda wyglądała, przez ten knockout, no to pierwszą rundę powiedzmy przegrał.
Gdzieś druga runda, Marcin, mimo wszystko, że był znokautowany, ruszył bardzo fajnie do przodu. Fajnie ta stójka wyglądała też. Może go nie przewracał, ale Marcin miał kontrolę oktagonu. Marcin spychał go pod klatkę i trzymał go pod klatką, a tam w MMA jest ważna kontrola oktagonu. Im więcej zdobędziesz kontrolę oktagonu, tym pola walki, no to jak gdyby kontrolują. I ciosów, ja tam akurat miałem taką sytuację, że ja sobie śledziłem też. Był na tele, po drugiej stronie był i śledziłem sobie, pokazywali co jakiś czas ileś zadanych ciosów, kto ileś ciosów zadał. No i mimo, że Marcin miał tą kontrolę oktagonu, no to widziałem, że w ciosach było w pierwszej, chyba w tej drugiej rundzie było 24 do 21 na korzyść tego Wołkowa. No to czyli też według tych ciosów, jak gdyby też ta runda, mimo że mi się wydawało, że ta runda jest, że wygraliśmy tę rundę, no to w tym momencie już to coś się zapierniczyłem. No i się z tym. No i ta runda się po prostu skończyła. Ja myślałem, że jest wygrana. No i przystąpiliśmy do tej trzeciej rundy. Ja mówię, Marcin, musisz spróbować obalić. A Marcin, po prostu mieliśmy plan taktyczny, żeby go obalić. Marcin ma bardzo dobre zajście za plecy. I próbowaliśmy. Wiedzieliśmy, że pierwszą rundę przegraliśmy. Znam i to, że widziałem, że druga runda jest też przegrana. No, a znokautować, gdzie Marcin już był zmęczony w tej trzeciej rundzie, znokautować teraz, powiedzmy, konia Wołkowa, który ma 2 metry wzrostu i ma zasięg długi i tę stójkę, to jest nie z pierwszej łapanki, kickboxer jest kozak do tego, no to jedynym jak gdyby takim rozsądnym, mi tak się wydawało, rozsądnym jak gdyby tym, to jest obalić go i próbować go podać. Wiedziałem, że go nie znokautujemy, ale mówię, spróbujemy zaryzykować, go przewrócić i spiąć na te plecy i mieliśmy tam jakieś tam 2-3 warianty takie kończące, żeby go gdzieś tam udusić. No niestety nie wyszło i skończyło się jak skończyło się. Ale tak, ja obojętnie co by nie powiedzieć, ja jestem z Marcina dumny, bo Marcin wspiął się naprawdę, jak do mnie przyszedł, wygrał 5 walk pod rząd, przegrał z tym Wołkowym i ta walka była na styku. I ja jestem z Marcina dumny z tego, jak się zaprezentował, mimo tego nokautu jeszcze w ogóle zaprezentował się bardzo dobrze. Ta walka naprawdę była na włosku, przeważała troszeczkę, może Marcin by to, w tej trzeciej rundzie troszeczkę więcej miał tego tlenu, bo może tam go nie odcięło wcześniej, to też by inaczej to mogło wyglądać, była do wygrania. I teraz tak, czym rzecz? Najważniejsza nauka dana jest taka, że my zauważyliśmy po prostu to, że Marcin od tych najlepszych zawodników jest o tyle. On jest w stanie on jest w stanie z każdym wygrać. Teraz tak, po pierwsze Wołku jest w top 5, a po drugie nie wiem czy oglądałeś, walka była Wołkow z Gane, aktualnym mistrzem UFC jest Gane. Tak. I walka z Gane było 5 rund, wygrał 3, chyba do 2 wygrał Gane. Bardzo wyrównana walka, ale gdzieś tam czytałem sobie w opinię rosyjskich portalów, ekspertów i rosyjscy eksperci i sam Wołkow stwierdzili, że oszukani zostali, że powinien wygrać Wołkow. Czyli teraz w tym momencie mistrz Wołkow twierdzi, że wygrał, nie przegrał, ale przegrał też na styku, a Marcin przegrywa na styku z tym powiedzmy Wołkowem, czyli Marcin już jest tam o tyle do tych wszystkich najlepszych. Trzeba popracować, teraz my mamy jakiś tam nowy system, nie będę to zdradzał, mamy system troszeczkę popracować, bo Marcin troszeczkę mimo wszystko, że jest w tym UFC w tej trzeciej kategorii, ale ja widzę, że Marcin troszeczkę trzeba nad siłą popracować, nie? Taką klasyczną siłę zapaśniczą troszeczkę i... Czyli ja go chyba w 100% tak rozumiem, bo sam należy do tych zawodników, którzy gdzieś tam jest muskularny. Marcin jest bardzo pracowity i mamy plus taki, mamy patent jeszcze dobry, to już zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało i no mam nadzieję, że nam się to powiedzie i ciężką pracą wejdziemy jeszcze na wyższy poziom, wyższy level, no i wtedy jest szansa gdzieś tam, myślę, że się otrzeć o pas mistrza Kurczę, w ogóle UFC. Powiem tak, no wiadomo, że heavyweight to jest ta królewska dywizja wagowa. To różnie tam może być. Ale co nie zmienia faktu, że tak, ja Marcina od dawna śledzę, kibicuję mu, miałem okazję go dzisiaj właściwie tutaj też na odcinek poznać. Rewelacyjny gość, właściwie jeden z takich naszych tematów było też podjęte to, że on dzisiaj specjalnie szuka jakiegokolwiek show, to nie musi być medialny, gdzieś tam powiedzmy showman. Świetna postać, naprawdę, jeśli mówimy o tym, że żyjemy w czasach, gdzie jest brak zasad. Właśnie wracając do tego tematu, o czym wcześniej rozmawialiśmy, to takiego człowieka jak Marcin to naprawdę ze świecą szukać. I to gościa, który wiesz, który naprawdę zdobył 15 walk w UFC i to wiesz, powygrywanych sobie z takimi zawodnikami jak tam, nie wiem,
już teraz nie chcę ten Rotwell, teraz znane takie postacie amerykańskie, naprawdę tak. z kozakami wygrywał. Z Werdumem przecież, tak? No, z Werdumem przez 5 rund i tam mało brakowało też z Werdumem. Tak. No nie no, z kozakami naprawdę powygrywał i to jest postać taka, która naprawdę mógłby się puszyć, mógłby wiesz, opowiadać w tym Instagramie jakiś mocny, jaki to jest kozak, mógł tam wyzywać wszystkich, tak, odpis, tak. Gamer coś, komuś teraz widziałem, odpisy wyzwał, nie wiem na jakim patent widziałeś. Nie śledzę na szczęście nie wiem, po co to zrobił. Mediów wszystkich. Nie wiem, po co to zrobił, no bez sensu jakiegoś zawodnika, kozaka z UFC wyzywać odpisy, no. No, nie wiem, nie będę się wypowiadał na ten temat, no nieładnie. No i wracając do tego Marcina, naprawdę to jest postać, która raz, że na co dzień jest świetnym gościem, a jeżeli spotkasz na drodze trener, a zawodnik takiego zawodnika, to naprawdę przyjemność. To jest przyjemność. Przyjemność to jest i praca z nim to jest sama przyjemność. Nie? Kurczę, tak, on jest profesjonalny, ma podejście do wszystkiego i się z nim pracuje, to naprawdę to aż się przyjemnie wstaje. Ja miałem pewien okres wcześniej kiedyś, że jak przyjeżdżałem na salę, to już nie chciałem tego robić, bo już byłem wypalony, byłem, już nie mogłem patrzeć na pewnych ludzi, bo to cały czas zwracasz uwagę mu, słuchaj, zrób to i tamto. Ale tego nie będę robił, a to znam, no a to zrób to, no a to tego to znam. Takie tam jakieś takie cienkie, jakieś takie uwagi, Skupi. Takie rzeczy. I już w pewnym momencie nie chciałem na salę przychodzić, chciałem to rzucić, mówię i ten, a później na szczęście tam są tacy zawodnicy jak Michał Andryszak, jak właśnie Marcin Tybura, którzy naprawdę są poczciwymi ludźmi i aż naprawdę się przyjemnie przychodzi z powrotem do pracy i aż się rano się, w nocy jak śpisz, to rano się nie możesz doczekać, kiedy znowu trening Zajemnie. Prowadzisz z takimi gośćmi jak oni. No, także trener z racji wykonywanego zawodu, bardzo dobry timing. Czyli znowu użył nazwiska, o którego chciałem zahaczyć i to też przypomnę, że sobie siedzieliśmy chwilę tam przed kamerami. Akurat nie chcę, wiesz, to bo taka sytuacja była wczoraj, tam gdzieś wyczytałem i to nieładnie. Nie, w ogóle odbijam od tego tematu, bo nawet ja nie jest. Ja nie chcę, broń Boże, wspominać o temacie, wiesz, naszym, wcześniejszym, tak. Co ja tam kiedyś tam z Mateusz Gamrot, że tu trenował. Tak powiedziałem, nie chcę o Borysie gadać, tak samo Mateuszu też nie chcę gadać. Ale mówię, wczoraj była po prostu taka sytuacja, że gdzieś tam Mateusz się ujął z jakimś swoim kolegą z klubu, za tym Max Vidalem, bo Max Vidal gdzieś tam jakiś tam ktoś powiedział wcześniej, co miał z nim walczyć, że ma jakąś kontuzję czy coś takiego, a on bezsensownie, bezproduktywnie tego i to gościa takiego znanego z 77 z kategorii wyżej, wyzwał go, słuchaj, no pizdo do niego taki tekst, normalnie na oficjalnym swoim Facebooku, nie wiem po co robić wokół siebie otoczkę, wiesz, Mateusz co by nie powiedzieć, no jest bardzo zawodnikiem, jest kozakiem. Bo na razie Mateusz ma w UFC ma jedną przegraną, dwie wygrane, tak? Z tymi co wygrał, to nie są jacyś też gwiazdorzy, bo ten co wygrał, ten znane nazwiska, dajmy na to, no ale tam jeden miał, ten ostatni miał 5 pod rząd przegranych, dajmy na to, nie? To Mateusz z nim wygrał, nie? Gdzieś tam ten, i to był z kategorii jeszcze niższej, powiedzmy wszedł, nie? I gdzieś tego, no jakby taki Mateusz zrobił taką walkę na przykład gdzieś w UFC, jak ten Gatli ostatni, Gatli dobrze mówię? Gatli z tym, z tym drugim, nie pamiętam, z tym drugim z Bellatora, mega walka była ostatnio, się tukli, tak jak taką walkę ktoś by zrobił, to jak taką walkę zrobi kiedyś w UFC, to niech sobie ciśnie każdemu od najgorszych, ale na razie jeszcze tam trzeba coś zrobić, żeby gdzieś się wypowiadać na temat innych zawodników, którzy naprawdę są kozakami, żeby ich tam wyzywać. A czy wydaje mi się tak, no chyba troszeczkę. Nie wiem, co zrobił. Wszedł w ten amerykański świat, ale i ten trash talk to troszeczkę part of the game i może się od tego. Może. Uczy, no bo jednak mówmy się. Nie, no wcześniej, to... mi się wydaje, że właśnie może nie ten amerykański, bo ten amerykański nie jest tak groźny, ale wcześniej wszedł w trash talk, rozumiem, że znaną naszą postacią z Don Casio, z Fame MMA, tak? Znasz? No, tam była jakaś też. No ty jak, no to wcześniej był trash talk, cały czas leciał sobie trenował. A coś tak tam. Z tym Don Casio, nie wiem. Kojarzy nagłówki, tylko ja po prostu już nawet nie wchodzę w ten artykuł. Ja tam wiesz, to śledzę akurat tą sytuację, bo ja często zawodników Fame MMA tutaj u nas trenują i też albo ci zawodnicy mi opadają, albo ktoś tego, ale naprawdę nie wiem kompletnie czemu on tego Don Casio zaczepił, bo Don Casio, co by na niego nie powiedzieć, to ci powiem, że to jest taki chłopak, czyli ja jeszcze nie, znaczy tak. On się nie pierdoli z nikim, nie? Nie pierdoli się z nikim, ale wiesz co, z tego co tak zauważyłem, on nigdy pierwszy nikogo nie zaczepia, nie? Okej. Okay, wiesz, okay. Nigdy, to jest tak, jak jesteś jesteś tego, ten... wykreowano, że jest taką niby platformą, że jego trzeba zaczepiać, bo on zawsze odpowie. No bo trzeba zaczepiać i sobie można, no a po co się zaczepia go, koła, powiedz mi? No po co zaczepiasz się? Czekasz na reakcję, tak? No, nie chodzi o reakcję. Zaczepiasz go po to, żeby sobie lajków zrobić, to tam, tak? To... Jak on ma swoje zasięgi, ma jak cholera i teraz na przykład, mimo że jesteś super zawodnikiem, że walczy gdzieś tam w najlepszych organizacjach świata, tak? A,
Ale nadal ten PR nie jest taki, jaki byś chciał mieć. No to kogo trzeba zaczepić? Zaczepi, zaczepia Don Casio. No Don Casio zaczepia, Don Casio Bogu ducha winien. Mówi, kurwa, jak ty mnie zaczepiasz, no to czego ja, to jest jakaś pizda? No też cię kocha, Omatrz ma tego świadomość, tak naprawdę bardzo szybciutko mówi, co się kurwa do mnie sadzicie, bo chcecie mieć tylko zasięgi i po to przychodzicie, także... No, to, a myślisz, po co się do niego sadzą, kurwa, nie? O, to prawda, tak. Znaczy, a on, chłopak Bogu ducha winny, rozumiesz? No, to wiadomo, ty też nie jest jakiś tam, wiesz, nie jest jak perełką, nie jest jakiś czyścioszek, ale... Ale z tego co pamiętam, czy go tam każdy, co w ogóle jego zaczepiał, to zaczepiali go po piersi, go zaczepiali, on dopiero później dawał łupnia, nie? A w tym jest dobry. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie.